Witam Was serdecznie na moim kanale, czyli ja, Magdalena, na kanale Amazonia w playliście. Ale pięknie słonko świeci. Zdążyłam, pędziłam do Was, pędziłam z pracy, żeby tylko jeszcze te maluteńkie promienie słońca uchwycić. Bo jest ich coraz mniej, ten dzień jest coraz krótszy. Jeszcze chwilę i będę nagrywać tylko nocą. No cóż. Jak zwykle, na playliście, na nowej playliście kwiaty, kompozycja jednodoniczkowa. Numer 3, jeżeli się nie pomyliłam. Wpadłam dzisiaj na dość specyficzne połączenie, ale myślę, że będzie dobrze. Gdzieś indziej. Połączymy sobie dziś tego White Knikta, jak ja to nazywam. Jest to dość wysoka już roślina, ale jest takim jednym badylem po prostu no i nie wiem. Coś w niej jest nie tak. I stwierdziłam, że kolorystycznie dobiorę do tego dwie peperomie, Rosso i Napoli Night, które leżały u mnie w sypialni, troszkę w odosobnieniu i straciły już takie ładne barwy, takie dość intensywne jak na peperomie i są takie troszkę wyblakłe, więc zrobimy z nich kompozycję i będą stać razem na regale z tym moim księciuniem, który dość ładnie się wybarwia, jak widać. Nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej roślinki, tylko po prostu to jest taki jeden podłużny badylek. Jakbym miała kilka sadzonek tego filodendrona, na pewno bym go zagęściła, ale nie mam, więc zagęszczę to innymi roślinkami. I znowu mi tworzy się kompozycja w takich zimnych troszkę barwach. Nie wiem, dlaczego tak ostatnio w to idę. Nie wiem. Słucham po prostu swojego serca. To, co mi podpowiada. I tworzę. Przygotowałam wcześniej palik z muchu i z domieszką kory sosnowej. Jeżeli chcecie link do tego filmiku, w którym robię palik z muchu, oczywiście podlinkuję na dole w opisie. Tu jeszcze się mój włos zapalętał. Została mi mieszanka dość wilgotna z zeszłego przesadzania, którą chcę wykorzystać do dzisiejszej kompozycji, a następnie zrobimy sobie nowy bigosik. I znowu go udoskonalę. Ja nie potrafię stać w miejscu, ja non stop coś po prostu nowego wpada mi do głowy, coś nowego dodaję, przestawiam, układam i non stop coś nowego. Nie lubię monotonii. Monotonia strasznie mnie gasi. Dobra, nie będziemy o mnie gadać. O! Wszystko mi odjechało. To jest za duży kawałeczek. Podsypię sobie troszkę. Mniej więcej tyle. Na pewno pierwszy pójdzie filodendron. Bo przy przesadzaniu do kompozycji jednodoniczkowych najpierw wsadzamy największe roślinki i stosunkowo coraz mniejsze. Śliczny ma system korzeniowy. Naprawdę filodendrony w tych terakotach pięknie się rozrastają.
Świetnie. Świetnie się czuję po prostu w tej terakocie. Już nie pierwszy raz wyciągam i jestem zachwycona tym systemem korzeniowym. A jak umiejscowimy ten palik, żeby on się nam nie chwiał? W ten sposób? Czy tak? Będzie przymiarka. O, w ten sposób. Będzie się tak przytulać do niego. Okej. Wypełniam dół mojego palika substratem, tym samym, który jest w doniczce. Jeszcze dosypię, żeby było na równo z filodendronem. To jest dużo ziemi między nimi. Jest trochę zabawy przy tych kompozycjach. Nie jest takie proste, że wsadzam w jedną doniczkę i tyle. W ten sposób. Podsypuję sobie już filika z wierzchu. I spróbuję unieruchomić palik, żeby przyłożyć te peperomie. Może najpierw zaczniemy od tej Napoli Night. Peperomie mają bardzo taki drobniuteńki system korzeniowy, więc wodę będą czerpać albo pożywkę. Muszę tak zrobić, żebyście wy widzieli i ja. Może tak. O! Jak to ułożyć? Tutaj i tutaj, czy odwrotnie? Chyba odwrotnie. Ta peperomia będzie z tej strony. Muszę odgrzebać jej miejsce. Odgrzebać dla niej miejsce. Troszkę ją przysypię. No to lecimy na Szczecin. Przypnę sobie tego filodendrona do palika, żeby mi się już w żadną stronę... Chyba będzie za krótkie. Zobaczymy. Żeby mi się już w żadną... Może zamiast na moje... Śmierdziaszki. Będziecie patrzeć na piękności. W taki sposób? Może być? Taki zawijasek się zrobił. Czy da się to jakoś opanować? W sensie... Nie, nie będę kombinować. Będzie tak. Fajnie to wygląda. Taki zawijasek. Sam się zrobił z filodendronka. Peperomia już mi się bardzo tutaj podoba. A Napoli Night. I jeszcze nam została Rosso. Jak mówiłam, strasznie jest wyblakła. Bo w sypialni mam ciemno. A te peperomie lubią światło. Lubią światło i lubią przepuszczalne podłoże. I nie lubią zbyt długo mieć mokre wnóżki. Czyli tak samo jak filodendrony. Więc zgodzą się wszystkie w jednej doniczce. Okej. Tu, idziesz tu. Podsypujemy. Do tych jednodoniczkowych kompozycji, jeżeli... myślałam, że uda mi się chociaż raz nie robić burdel dookoła. No dobra, jak już rozsypałam, to już nie muszę uważać.
przecież nie będę dwa razy zamiatać, tylko raz. Jak zamiatać, to porządnie. No i znowu przeszłam do innego tematu. Jeżeli będę tworzyć kompozycje jednodoniczkowe w plastikowych osłonkach, w sensie doniczkach, nie osłonkach, to będę do nich dokupywać ładne, oczywiście ceramiczne, bo uwielbiam ceramiczne, osłonki. Gdzieś gdzieś jeżeli mi się trafi taka, która będzie do tego pasować, na pewno zakupię i te kompozycje będą pięknych donicach ceramicznych. Bo wszystkie roślinki jako tako hoduję w terakocie. Tak jak powiedziałam, pojedynczo. W terakocie pojedynczo roślinkę zdaję swój egzamin. Ale już przy takiej kompozycji, no to jak nic, trzeba coś ozdobnego. No i coraz bardziej mi się podoba. Widzicie? I spróbujcie tak samo z własnymi roślinkami. Jeżeli macie jakąś taką roślinkę, do której nie jesteście całkiem przekonani, jest, bo jest, stoi sobie, bo stoi, no jest ładna, ale nie ma tego czegoś, co po prostu wzbudza was euforię, zróbcie z niej kompozycję taką, jak waszym zdaniem, taką, która waszym zdaniem będzie grała. I od razu zobaczycie, wasz pogląd na tą roślinę się zmieni. Popatrzcie sami. Czy myśli, to jest jeszcze wszystko w substracie? Ja to oczywiście. Przed chwilą pokazywałam wam filiodendrona, który był jednym takim badelkiem. Teraz uzupełniłam to w dwie peperomie, które mają takie podobne barwy co do filodendrona. Tutaj mamy zieleń podobną do listków. Tutaj mamy taką szarą platynę z bordem podobną do łodyżek filodendrona. I razem tworzą, moim zdaniem, śliczną całość. Jeszcze z tym palikiem? No, mi się podoba. Co wy na to? Coraz bardziej się zachwycam tymi kompozycjami. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobało. Tak w skali od 1 do 5. Jak dla mnie 4,5, bo nie ma osłonki. Pozdrawiam was serdecznie. A, jeszcze oczywiście była to kompozycja z dedykacją. Tak jak każda. Komu dedykujemy tą kompozycję? Tą kompozycję dedykuję zdecydowanie Monisi z kanału Ej Mniej. Ej Mniej! Nie! Od razu przyszła mi na myśl Monika. Jest bardzo, 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 bardzo wyjątkową osobą. Tworzy przecudowne, świetne, krótkie filmy, treściwe. I jest tak jak tutaj, ten filodendron. Naprawdę na wysokim poziomie. Poukładana. I na dole takie dopełnienie tych peperomii, czyli jej dżungle. To jest Monika na wyżynach i jej dżungle z kanału Ej Mniej. Pozdrawiam serdecznie. Do następnego.